Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Filip Gryko, szef klubu radnych Zielona Razem. Dzień dobry. Witam państwa. Zaczniemy od pańskiego osiedla, pańskiego okręgu wyborczego. Przy okazji, chociaż chyba nie to jest najbardziej istotne, zrobiła nam się burza wokół tego, na co zdecydowali się mieszkańcy w tak zwanym budżecie obywatelskim. Okazuje się jednak, że droga, która miałaby powstać i nowe rozwiązanie komunikacyjne, nazwijmy to elegancką, przy szkole podstawowej numer 11, nie wszystkim się podoba. Mamy grupę niezadowolonych osób, tych, którzy mieszkają przede wszystkim w domkach jednorodzinnych. To te osoby najgłośniej mówią o tym, że ta droga po pierwsze nie stworzy niczego dobrego, po drugie stworzy jeszcze większe zagrożenie, będzie jeszcze większy ruch na osiedlu i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony pismo 180 osób, przeciwstawione ponad 2000 podpisów zebranych w budżecie obywatelskim. No, pan jest bardzo blisko tej sytuacji z racji tego chociażby, że mieszka pan w tej okolicy. No i ten problem pana dotyczy też z całą pewnością. To jest to miejsce, no, gdzie bywa pan samochodem od czasu do czasu przynajmniej. No, oczywiście. Powiem tak, że to jakby nie jest nowa sprawa, ponieważ od 2004 roku ten temat jest wałkowany praktycznie co roku. Nawet był taki okres, że w 2010 roku, czyli praktycznie 6 lat po samym wymyśleniu tej drogi, była ta droga wpisana do budżetu, jednakże tam było około 400 tysięcy złotych i te pieniądze starczyły jedynie na projekt. Jest ten projekt tej drogi, jest pozwolenie nawet na budowę tej drogi, które oczywiście jest w Urzędzie Miasta. Czyli wszystkie dokumenty są, sprawa, tak jak mówię, nic jest niczym nowym. Praktycznie wszyscy mieszkańcy, sąsiedzi doskonale orientują się, że ta droga miała być i wcześniej czy później będzie. No i mamy będzie, grupę, tak? Ludzi, którzy mówią głośno. Wczoraj podczas konferencji prasowej byli mieszkańcy, nawet, którzy... Tak. Zresztą wystarczyło spojrzeć na tą drogę. Pewnie nie wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry tam byli. Natomiast no, jeśli popatrzeć, jak to w tej chwili wygląda, no to jest tam jedno wielkie klepisko. Wczoraj mieliśmy piękną pogodę, więc było sucho. W momencie, kiedy trochę popada, to pewnie tam robi już się dramat dla tych wszystkich, którzy poruszają się tam samochodem. Tak, no, na początku można powiedzieć też, żeby wytłumaczyć tym, którzy nie do końca wiedzą, gdzie to jest. Jest tam propozycja drogi, która biegłaby wzdłuż ekranu. Ekranu, który jakby ekranuje trasę północną od osiedla Zastolowskiego i ona praktycznie by szła od ulicy Spawaczy, czyli tej drogi, która wjedzie do szkoły i gdzie jest największy ruch, tam o 8 rano praktycznie, można powiedzieć, taki samochodowy Armagedon, do ulicy Rzeźniczaka, tak, przez ulicę tak zwaną Konstruktorów. I mechaników. I to w ten sposób zapinałoby w taki jakby okrąg teren osiedla Zastolowskiego, co powodowałoby brak konieczności wracania się, bo teraz jest tak, że rodzice, którzy przywożą rano dzieci, a część ludzi jednak podwozi, bo to jest jedna z większych szkół w mieście, tam około 970 dzieci uczęszcza, 42 klasy, także potężna szkoła, druga co do wielkości i rano przeprowadzają rodzice je częściowo dzieci, a część przywozi te dzieci, ponieważ rejon jest dość duży i ludzie przyjeżdżają samochodami. No i później muszą nawrócić do sportu, do ulicy Rzeźniczaka. No i tworzą się korki. No, powstaje sprawa. Potężny korek i jest problem. Rano jest zagwozdka, jak niektórzy po prostu też w tym czasie jadą do nowej szkoły i problem jest z dojazdem. Jest stąd też pomysł, który nie jest niczego, jak mówię jeszcze raz, nowym, powtarzam się. I to jest maglowane od wielu lat. Oczywiście teraz zebrała się grupka mieszkańców, którzy mieszkają bezpośrednio przy tej drodze, która ma powstać i protestują, że nie chcą tej drogi. Z drugiej strony, tak jak pan redaktor mówił, 2217 głosów. Ale o czym mówią ci mieszkańcy? Mówią, że będą mieli ruch pod oknami, zdecydowanie zwiększony, tak, że będzie hałas, to jest główny argument? Nie, że będzie... przede wszystkim mówią argumenty tego, że to nic nie rozwiąże, że to spowoduje zagrożenie. Dla mnie to są abstrakcyjne argumenty. Ja oczywiście rozumiem kwestię dotyczącą hałasu i zwiększonego ruchu wokół ich domostw, tak, że zawsze był spokój, cisza, ta droga była drogą dojazdową tylko do domów szeregowych albo jednorodzinnych, a teraz będzie niestety też drogą taką pseudo obwodnicą osiedla, tak można to nawet nazwać i tak to będzie wyglądało, takim ringiem. Oczywiście, ja wychodzę z taką propozycją, myślę, że prezydenta też uda mi się przekonać, żeby, i rozmawialiśmy już na ten temat, żeby częściowo odciąć tą nową drogę od tych osiedli domków szeregowych w postaci albo najprostsze rozwiązanie oznakowania, czyli dróg jednokierunkowych, albo bardziej dalej idącego, bardziej hardkorowego, jak można tak nazwać, rozwiązanie postawienia szykan. Co to oznacza, że mogą po prostu te drogi zamknąć w sposób stały, czy szykanami betonowymi, czy w jakikolwiek inny sposób, co powodowałoby odcięcie tego osiedla niejako od tej drogi, tak? Czyli nikt by z tej drogi nie zjechał, nie skracał sobie do ulicy Rzeźniczaka, bo tego się obawiają ci mieszkańcy i oczywiście teraz w tym akurat konkretnym przypadku jestem w stanie ich zrozumieć i to pewnie część tych mieszkańców zadowoli. Najgorzej jest problem z tymi, którzy mieszkają bezpośrednio przy tej nowej drodze, ale tutaj raczej rozwiązania kompromisowego nie będzie, bo ekranów nie możemy przestawić, bo też pojawiły się takie głosy, ponieważ ta droga
droga Trasa Północna była niedawno remontowana i to było z pieniędzy unijnych i trwałość tego projektu. Trwałość projektu, dostaliśmy pieniądze z Unii i musimy zachować trwałość projektu minimum tam 5 lat, może i dłużej, nie znam się na tym dokładnie, ale jest z tym problem, żeby cokolwiek tam zrobić, nie możemy tego naruszać. Stąd też ta droga musi mieć taki, a nie inny przebieg. Nie ma innej możliwości. Wiadomo, że będzie część osób niezadowolonych. A jak patrzeć na te względy bezpieczeństwa, które też niektórzy podnoszą? Mówią, że bardzo często zdarza tam się już w tej chwili, tak, że oto słychać piski i opon, ktoś idzie z dzieckiem, bo przecież nie wszyscy przyjeżdżają samochodem i odnosi wrażenie, że jeśli ten ruch będzie zwiększony, to ta droga będzie po prostu najzwyczajniej w świecie niebezpieczna i dojście na piechotę do szkoły może być trochę utrudnione. Znaczy ja to się znam doskonale, no wiadomo, że tam blisko mieszkam i według mnie tam te trakty piesze w żaden sposób się nie schodzą z tą drogą, ponieważ jest bardzo ładna ścieżka i rowerowa i piesza wzdłuż ekranu właśnie dźwiękowego. Z drugiej strony są chodniki osiedlowe, jest dojście z dwóch stron do szkoły, także jeżeli chodzi o ruch pieszych do szkoły, nie ma żadnego problemu. Chodzi o to tylko, że jest duży problem przy powracaniu samochodów w jedną i w drugą stronę i wtedy powstaje rzeczywiście taki element, który może zagrażać bezpieczeństwu, a w przypadku tej drogi jeszcze raz powtarzamy, że tam też będą spowalniacze, będzie dodatkowo 80 miejsc postojowych, także też jest takie rozwiązanie, że ktoś przywozi dziecko, zostawia te 6-7-letnie i samochód i idzie na piechotę, odprowadza je do szkoły, no co jest dużym udogodnieniem, bo na dzień dzisiejszy nie ma tam, gdzie tych samochodów rano postawić. Te miejsca postojowe po godzinach też mogą służyć mieszkańcom, tak, bo wiadomo, że to nie jest tak, że ktoś zamknie te miejsca postojowe. No szkoła nie jest czynna 24 godziny na dobę. Także do 18 maksymalnie są zajęcia, z tego co się orientuję. Zresztą tak pani dyrektor nas informowała, także później te miejsca postojowe mogą służyć mieszkańcom osiedla Zastolowskiego. No jest dużo udogodnień związanych z tą drogą. Zresztą ci mieszkańcy osiedla wiele lat zabiegali o to. No i pani dyrektor wczoraj to również podkreślała, mówiła o tym, że jest to rozwiązanie, o które prosili niemalże wszyscy ci, którym zależy na tym, żeby ta szkoła miała ucywilizowany dojazd, czy to rozwiązanie komunikacyjne od lat i teraz w końcu się udaje, mówi o tym, że oni wykonali potężną pracę, żeby przekonywać do tego mieszkańców. No i tutaj dojdziemy do tego, co powiedział prezydent wczoraj podczas tej konferencji, że mamy pewnego rodzaju niebezpieczny paradoks, który może prowadzić do paraliżu. Do pewnego rodzaju paraliżu i do bezzasadności funkcjonowania budżetu obywatelskiego, bo jak pogodzić w tej chwili rację grup mieszkańców? Z jednej strony znajdziemy grupę, która się zaktywizowała, zebrała potężną ilość głosów, natomiast potem pojawi się druga grupa i powie nam, to rozwiązanie absolutnie nie odpowiada. No, doszłoby do tego, że musielibyśmy w budżecie głosować za czy przeciw. A to chyba nie o to chodzi. Ja ogólnie dostrzegam taki paradzież, że praktycznie wszystko, co się chce zbudować już, ja pomijam oczywiście bloki, kwestie dodatkowych, nie wiem, różnych rozwiązań związanych z drogami osiedlowymi, ale już kwestie rozwiązania drogi takiej, która pomoże naprawdę dużej ilości osób, rodzicom, mieszkańcom osiedla. Okazuje się, że nawet tego nie można zbudować w naszym mieście i że też są protesty. No i teraz kwestia... Pan, mieszkańcy się nauczyli. Prosta, tak. Bo to wynika z bardzo prostej i chłodnej kalkulacji mieszkańców, którzy obserwują to, co się dzieje w mieście. Skoro tym, na przykład na ulicy Liliowej, udało się, kiedy mówili głośno o tym, żeby nic nie powstawało tuż obok, mimo że jest infrastruktura, że były pieniądze wpompowane w to, aby uzbroić teren, jeszcze się prosiło o to, żeby tam powstały na przykład kolejne domki jednorodzinne, żeby ludzie nie mieszkali w zamkniętej enklawie, tylko pojawili się sąsiedzi. Tam było pełne uzbrojenie. 6 rodzin, tak. Skoro tam się udało, skoro udaje się w kilku innych miejscach, gdzie zbierają się mieszkańcy i głośno sprzeciwiają się temu, co się dzieje, to dlaczego nie spróbować? Dlaczego tego nie zrobić? A nuż się uda. I tu jest problem, ponieważ takie w przypadku bloków, które mają powstać, no to przyszłych mieszkańców ciężko przeprowadzić i konfrontować jednych przeciwko drugim, ale w przypadku tej drogi, ci mieszkańcy, którzy tam mieszkają, będą mieli duży problem, ponieważ jest bardzo duża grupa osób, która chce tą drogę, która jej potrzebuje, która cierpi z racji tego, że tej drogi nie ma. Jest to codziennie, wystarczy wybrać się na ulicę Spawaczy, zapraszam, 8 godzina, 8:15, 8:30. Co tam się dzieje, to jest Armagedon, tak? I proponuję, żeby zerknąć na to, jeżeli chce się zabrać głos przeciwko. Oczywiście mieszkańcy najbliższych domków jednorodzinnych przy tej drodze tego nie widzą, mówią, że to tylko żadnego problemu nie rozwiąże. To jest absurdem oczywiście, bo nad tą drogą siedzieli drogowcy, specjaliści, ale teraz każdy w każdej dziedzinie, sąsiad zawsze specjalistą z każdej dziedziny i zna się na wszystkim, tak? To jest przykre.
absolutnie tu ten protest, myślę, że będzie miał inny przebieg, tak? Bo jednak są dwie strony, tak? Dwie strony, które są zauważane. Podobnie jak było z drogą, która miała... Tak, tylko tam można było jeszcze zastanowić się nad tym, że to były bardzo podobne ilości mieszkańców, a tutaj jednak tych domków jest parę koło tej drogi, a większość, myślę, że tam tych pozostałych domów jednak ten temat zamknięcia w jakiś sposób uspokoi, tak? Zamknięcia osiedla od tego większego ruchu kołowego około 8 rano, 8.30, bo później tego ruchu też nie ciekawą będzie. Ciekawą rzecz wczoraj powiedział tutaj rano w studiu Artur Łukasiewicz, redaktor naczelny Zielonogórsko-Gorskiej Gazety Wyborczej, który mówi, używając analogii sportowej, mówi, jeśli spojrzeć na to, używając właśnie terminologii sportowej, to mecz po prostu się rozegrał i możemy narzekać, że była byle jaka murawa, że sędzia gwizdał tak, a nie inaczej, natomiast jest wynik ostateczny i ten wynik został zatwierdzony i tutaj mamy dokładnie tak samo, jest 2000 do 180, nawet niech będzie 2000 do 500, ale jest tutaj absolutnie widoczna skala tego, kto jak się zorganizował w danym momencie i właściwie nie powinno być dyskusji. No, cieszy mnie takie podejście pana redaktora i że jest jednak jakiś pomysł na to, żeby mieszkańcy decydowali jakoś w głosowaniu większością głosów, żeby to była najwyższa forma konsultacji. No bo ja nie wyobrażam sobie wyższej formy konsultacji niż budżet obywatelski. No kto może być mądrzejszy niż i mieć większą jakby prawo do sprawowania władzy niż większość mieszkańców, które w danej grupie i rejonie zagłosowała. Oczywiście, że część osób, które mieszkają, jeszcze raz powiem, bezpośrednio przy drodze planowanej, twierdzi, że a kto tam podpisywał? Pokażcie podpisy. To nie są mieszkańcy Zielonej Góry. No różne padają takie nawet absurdalne, czasem agresywne zachowania i argumenty absurdalne. Ja uważam, że jest to nie w porządku, tak, wobec tych, co zbierali i głosowali. Zresztą na tej naszej konferencji była jedna pani, która, no bardzo myślę, że tak naturalnie oddała swój głos i opowiedziała o tym, jak zbierała te podpisy, że nikt jej nie namawiał, że nie czuje się w ten sposób zmolestowana, że po prostu walczy o tą drogę od lat i w tym roku się zawzięli i powiedzieli, że muszą zebrać taką ilość głosów. No i okazuje się, że zebrali, tak? I nie chcą się poddać i to jest ten problem. Ja myślę, że no, droga i tak powstanie, umówmy się, tak? Nie odpuścimy. Ja myślę, że jako władze miasta nie powinno tego doprowadzić, bo wtedy paraliż budżetu obywatelskiego po prostu będzie... Nie, no pokazałoby to absurd ilość budżetu obywatelskiego. Tak. No ludzie na przyszłość mogliby powiedzieć, po co będziemy cokolwiek zbierać, tak? Jak i tak wstaną się, co będą tego chcieli. Jak i tak przyjdą tacy, którzy powiedzą, że nie dziękujemy, nie podoba nam się tego rodzaju rozwiązania. Zgadza się, no to... Więc pewnie droga i tak powstanie, a że będą niezadowoleni. No, zobaczymy, być może jak zrealizuje się ta inwestycja, może ci państwo, którzy tam mieszkają w domkach jednorodzinnych, potraktują to inaczej. To na koniec jeszcze kilka słów na temat tego, co mówi SLD. SLD się mocno zaktywizowało, mam takie wrażenie, jak nie było ich widać w ogóle w mieście przez lata, powiedziałbym nawet. Po tym, jak SLD w zasadzie zniknęło z politycznej mapy Polski, to zaktywizowało nam się w mieście. Nie widać przewodniczącego wojewódzkiego, nie wiem, pana Bogusława Wątora nie widziałem, nie słyszałem, nie czytuję jego wypowiedzi nigdie od bardzo dawna. Nie mam pojęcia, dlaczego. Stał się doradcą teraz, także bardzo możliwe, że ma służbowe inne zajęcia. Natomiast mamy miejskich działaczy SLD, którzy w zasadzie tydzień po tygodniu wychodzą i mam takie wrażenie, że ostatnio każde ich wystąpienie sprowadza się do tego, żeby atakować urząd prezydenta miasta. Wczoraj konferencja prasowa, mamy rok kadencji, tyle upłynęło od ostatnich wyborów samorządowych, no i panowie wychodzą i mówią, to źle, to źle, to źle, to się prezydentowi nie udało. Ciekawym pytaniem zaskoczył jeden z dziennikarzy, jednego z działaczy właśnie miejskiego SLD. Co SLD zrobiło w tym roku? No tu było trochę trudniej odpowiedzieć. Panowie mówią, że oni niewiele mogą, bo mają jednego radnego. Natomiast punktują prezydenta na każdej linii, wytykając mu jakieś rzeczy, z których oni są niezadowoleni. Jak to traktować? Ja bym teraz trochę problemem osobistym, ponieważ jakby patrzę na tych panów, zresztą moich byłych kolegów, którzy siedzą na konferencji i przedstawiają masę zarzutów, lepszych bądź gorszych, nie wiem, ciężko to nawet określić, w stosunku do władz miasta i do prezydenta, nawet bezpośrednio do prezydenta, bo jednoosobowo go atakują. No to ciężko nie odnieść wrażenia, że jakby jest to jakaś prywatna wendetta, bo jak spojrzeć na nich, no to każdy z nich praktycznie był urzędnikiem miasta. Jeden był najbliższym współpracownikiem prezydenta, drugi był dyrektorem jednostki podległej Zarządu Dróg Miasta, trzeci był wysokim, intratnym urzędnikiem w wodociągach miejskich. Także widać, że no wiele lat sprawowali władzę. Czyli to chciałby pan sprowadzić to do tego, że panowie mają po prostu jakieś... Mają problem. Mają problem osobisty. Prywatny problem, tak, prywatną osobisty.
wendetę, teraz przekładają na szukają na różnego rodzaju polityczne. Pomysłów, oczywiście szukają różnych rodzaju kijów, żeby uderzyć w prezydenta. Jest to oczywiście ich jakieś prawo, tak, bo są opozycją. Jednakże jakbym co do ich pomysłów, no mieli wiele lat na realizację swoich pomysłów. Byliśmy w koalicji, byłem też członkiem SLD, byliśmy prezydentem. Ja powiem więcej, no panowie, prezydent przez lata murem stali za prezydentem, no, i każdy jego pomysł, nawet jeśli klepali w Radzie Miasta, nawet tak, jeśli się z nim do końca nie zgadzali, to a teraz nagle mają 100 pomysłów, jak to trzeba zrobić od nowego, że to wszystko było źle, wszystko jest niezgodne z prawem, wszystko jest nie literą prawa. A ja bym tak się przyjrzał ich wcześniejszej działalności, czy oni zawsze byli tacy wspaniale krystaliczni i czy zawsze było tak z ich strony wszystko w porządku, tak? Bo jeżeli by tak było, no to myślę, że dalej bylibyśmy byli w tej koalicji, dalej byliby tymi urzędnikami. Okazuje się, że jednak w jednym momencie przeciwili się jakby władzy prezydenta, uważali, mieli inne zdanie, tak? Ale bardziej byli partyjnie podlegli, bo to mnie nawet zabolało, bo przecież byłem w tej partii. Nagle zagłosowali wcześniej za budżetem, a później przeciwko prezydentowi absolutorium. I wtedy ta przyjaźń jakby się zerwała. Ja pamiętam ten i nagle zaczęła się wojna, tak? Wtedy tutaj w tym studio o godzinie 9:30 gościł Artur Hebda, wtedy radny Sojuszu. Pytałem go w tej rozmowie, jak będzie wyglądała kwestia absolutorium, i mówił tutaj na antenie, to jest wszystko do odsłuchania, do sprawdzenia, że rzecz jest absolutnie pewna, prezydent otrzymuje absolutorium, stuprocentowe poparcie klubu SLD, że właściwie nie ma o czym tutaj dyskutować, wszystkie rzeczy po kolei były robione dobrze, więc klub nie może Sojuszu inaczej zagłosować, tak, nawet jeśli prezydent formalnie nie jest członkiem SLD. I godzinę później dochodzi do głosowania i dzieje się zupełnie odwrotnie. To już polityka. To już jest polityka. To była polityka. Już był pomysł przewodniczącego i wojewódzkiego, i miejskiego, żeby wystawić swojego kandydata na prezydenta. Trzeba było uderzyć prezydenta i od tego wszystko się zaczęło, i ta wendetta dalej trwa. Nie udało się w wyborach samorządowych, nie udało się w wyborach parlamentarnych. SLD praktycznie znika ze sceny i ja absolutnie mam duży sentyment do tej partii. Tam wielu jest fajnych ludzi, ale niestety na wierchuszce tej partii są ludzie, którzy mają osobisty problem z prezydentem. A może to jest po prostu sposób na funkcjonowanie w polityce? W mediach, bo jeśli spojrzeć na to, co dzieje się z niektórymi działaczami różnych ruchów miejskich, którzy w zasadzie uprawiają wyłącznie krytykę, bo można byłoby przypasować ich raczej za każdym razem do takich zachowań, które sprowadzają się do tego, że nie odpowiada im wizja tego, jak sprawowana jest władza w mieście. Bez względu na to, czy chodzi o radnych, czy chodzi o prezydenta, najczęściej chodzi o prezydenta. Jeśli się gdzieś pojawiają, mówią, że jest źle. Oczywiście w mediach to jest rozchwytywane, tak? Coś się dzieje, ktoś protestuje, ktoś wyraża swoje racje. No i jeśli udaje się to ruchom miejskim, to może po prostu panowie z SLD wyciągnęli wnioski, że jeśli w tej chwili nabijać sobie punkty, to trzeba ładować władzę. Władze miasta. Znaczy, ja bym w ogóle nie nadużywał tego stwierdzenia ruchy miejskie w stosunku do tych osób, ponieważ ruch miejski, jakby zobaczyć definicję i zobaczyć, jak działają ruchy miejskie, choćby w Wrocławiu czy w Poznaniu, to są osoby, które społecznie coś robią. Pokazują coś, a oczywiście też mają, krytykują częściowo władzę, ale częściowo współpracują z władzą, realizują coś. I to są takie ruchy miejskie, które dają wartość tak zwaną dodaną, czyli coś się zmienia w ich otoczeniu. Ale ruch miejski taki, który polega tylko na krytyce, to nie jest ruch miejski. To jest po prostu opozycja ludzi niezrealizowanych swoich jakichś marzeń czy zapędów politycznych, szczególnie, że parę z tych osób można by sprawdzić. Oczywiście startowało w różnych partii, w różnych konfiguracjach samorządu do parlamentarnych wyborów. Także to nie są osoby czysto związane z ruchem. Oczywiście jest tam parę z nich osób bardzo, myślę, aktywnych i też mój były kolega radny, który realizuje się na przykład w kwestii organizacji biegów i tak dalej. I tutaj, szanuję to, tak? Świetna inicjatywa, szanuję to. Za każdym razem mi się udaje. Jego można wyjąć akurat z tej grupy, że on coś robi przynajmniej. No akurat nie przypominam sobie, żeby pan Brodzik wychodził za każdym razem i protestował. Tak, a część z tych ludzi, no to niestety, no to nagminnie, no wczoraj jedna z tych pań znowu pojawiła się w kwestii drogi na ulicy Zastalowskiej, gdzie to nie ma nic związanego, nie wiem, z ostatnim skwerem zieleni, bo zaraz też to będzie następny pomysł, bo to jest klepisko, po którym ma być utwardzona droga i jest to pomysł stary. Także to widać, że w każdym miejscu się pojawiają, szukają tych katalizatorów, są katalizatorem takiego zwanego konfliktu miejskiego, albo to nazwał jakimś ruchem konfliktu miejskiego, albo coś takiego, albo ruchem niebo nie, bo to pan, no, takie pokazują doświadczenie ogólnopolskie, antagonizowanie społeczeństwa może się niektórym opłacić. No mamy bardzo wyraźny podział. Teraz tak, jest kot i z drugiej strony ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością. Ci są źli, albo tamci są źli, właściwie trudno zwrócić zależy, na to uwagę. Zależy, który kanał się przełączy.
pewno ze sobą nie rozmawiają, tak? I na pewno nie przeszliby obok siebie i ani jedni, ani drudzy nie potrafiliby zwrócić uwagi na to, że ktoś z nich coś robi dobrze. Tu jest bardzo podobnie. Nigdy nie słychać poparcia dla jakiejś inicjatywy albo bardzo sporadycznie. Pani Barbara Marcinów niedawno chwaliła kilka rozwiązań członkini jednego z ruchów miejskich. Natomiast generalnie jest tak, że rzadko kiedy mówi się o tym, co jest dobre, co będzie służyło mieszkańców, a raczej wszystko odwraca się w drugą stronę. Ale może na tym polega też miejska polityka. Może za dużo tej polityki w mieście. No trochę tak. I ja bym jednak od tego uciekał. Raczej ja bym prosił o to i mieszkańców, i może te osoby, żeby ocenili nas po tych 4 latach i dali nam pracować i zobaczyli, jakie będą efekty. Oczywiście, że protest jest jakiś ich bronią i ich prawem i tego nie odbieramy, ale dajcie po prostu możliwość zrealizowania części chociaż naszych zamierzeń. Jak nam się uda nawet część, to będą mogli nas ocenić. To zrobiliśmy źle, to dobrze. Ale ich zadaniem głównym, tak ja odczuwam to przynajmniej, jest to, żeby sparaliżować na tyle miasto, żeby nawet 1/4 tych zamierzeń się nie udała. A i powiem panu, że teraz pomyślałem, że gdyby pan był działaczem Prawa i Sprawiedliwości i mówił z perspektywy Warszawy, to jest dokładnie to samo. Dajcie nam popracować, my coś zrobimy w 4 lata, wtedy nas ocencie, a nie paraliżujecie wszystkie nasze. No jak widać, to jest rzecz uniwersalna i może być przykład. No, tak, na tylko, każdą opcję polityczną. Tylko tam był trochę miasto, zamek państwo. Na prawo, a my jakoś w Urzędzie Miasta, czy w Radzie Miasta, jakiegoś zamachu na, nie wiem, na Radę Miasta, czy na władzę, no nie przeprowadzamy, to jest różnica. Tylko w tym, ale jeżeli chodzi o, oczywiście opozycja ma swoje prawa, tylko chodzi o to, żeby je realizowała w sposób taki dość zmyślny, tak, a nie żeby to było takie niebo, bo się nie zgadzamy i to tak nie powinno być, tak. Filip Gryko, szef Klubu Radnych Zielone Razem, był dzisiaj gościem naszej rozmowy. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję państwu.